Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji po meczu KS Energetyk ROK Rybnik, MKS SCA Ława. Wynik Państwo znacie. Do wyniku i do tego, co się działo na boisku, odniosą się trenerzy. Przedstawiam pana Ryszarda Wieczorka, znanego trenera. Bardzo nam miło gościć w Oławie. I trenera Sobczaka, Sebastiana i zawodnika MKS SCA Ława, Pawła Łodygę. Bardzo proszę kilka zdań trenerzy, zawodnik i potem ewentualne pytania. Bardzo proszę. Myślę, że zaczynamy od naszego gościa. Panie trenerze, kilka słów po meczu. Dzień dobry. Na pewno dzisiejszy mecz zdominowały warunki, jakie panowały. Mgła śnieżyca i nie dało się, bym powiedział, pokazać do końca pełni umiejętności, ale cieszę się, że mój zespół dosyć szybko jakby dostosował się do tych warunków i mimo takiej murawy potrafiliśmy nawet utrzymywać się przy piłce, grać na połowie przeciwnika i szkoda tylko, że w pierwszej połowie wykorzystaliśmy jedną sytuację, mieliśmy jeszcze dwie bardzo dogodne. No nie strzeliliśmy i daliśmy się skontrować po bardzo dobrej i ładnej akcji gospodarzy. Ale bardzo mnie cieszy reakcja w drugiej połowie, gdyż ta bramka na pewno nas nie wybiła z rytmu. Graliśmy dalej to swoje, czyli to, co gramy w tym sezonie. Gramy do przodu, gramy bardzo ofensywnie i strzeliliśmy bramkę. Później działy się naprawdę rzeczy właśnie spowodowane przede wszystkim warunkami atmosferycznymi, gdzie było wiele stykowych sytuacji, wiele rzeczy, które być może prawdopodobnie w warunkach normalnych by się nie działy, czyli tam gdzieś piłka stanie, ktoś się spóźni, ktoś kogoś sfauluje, ale chcieliśmy wygrać mecz i mimo tego, że strzelenie bramki, bramkarz nas sprokurował karnego, obronił później. Bramkę straciliśmy, kiedy się nasz bramkarz pośliznął, myślę, w dosyć prostej sytuacji. To wszystko miało wpływ na to, że ta dramaturgia w końcówce była bardzo duża. No i szukałem zmianami cały czas ludzi ofensywnych, bo jak powiedziałem, my jesteśmy zespołem niekompromisowym, nie chcemy remisów, bo to nam nic nie daje. My uczymy się gry do przodu i chcąc ciągle strzelić o tą jedną bramkę więcej. Cieszy mnie przede wszystkim bramka Gładkowskiego na 3-2, bo w poprzednich meczach ma mnóstwo pozycji, nie potrafi się przełamać w lepszych warunkach jak dzisiaj. Dzisiaj uderzył bardzo przytomnie, bardzo ładnie od słupka do bramki. No i to była nagroda za to, że jest cierpliwy, że idzie do przodu. Mieliśmy później jeszcze jedną 100% sytuację Szatkowskiego. Nie trafił, troszkę się spóźnił, ale można mu wybaczyć, bo też jest zawodnikiem mniej ogranym. Natomiast powiem tak, że patrząc na dzisiejszy przebieg meczu, może to nieskromnie zabrzmi, ale byłoby szkoda, gdybyśmy tu nie wygrali, bo myślę, że mieliśmy większą kulturę gry mimo tych bardzo trudnych warunków na boisku. A jeśli chodzi o gospodarzy, to dało się zauważyć w ostatnich meczach na pewno progres i ten mecz na Wyborku, który oglądałem, był takim sygnałem, że musimy bardzo się sprężyć i wziąć, jak to się mówi, do kupy, żeby nie popełniać takich błędów jak w Polkowicach, jak w Sosnowcu, po prostu nie lekceważyć przeciwnika. Dzisiaj nie zlekceważyliśmy niezłego przeciwnika i wygraliśmy, myślę, dosyć prawie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, Sebastian Sobczak. Dzisiaj trudno jest oceniać zawodników pod kątem piłkarskim. Myślę, że zarówno jedna i druga drużyna, chociaż były momenty, oczywiście tak tutaj trener wspomniał, że jeden i drugi zespół gdzieś tam próbował grać tą piłkę, jednak te warunki były bardzo trudne i myślę, że zarówno jeden zespół, jak i drugi w większości czasu w tych większych fragmentach gry próbował ograniczać przypadek na boisku, bo dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że ten przypadek rządził.
Straciliśmy pierwszy bramkę. Udało się dosyć szybko ją odrobić. I w drugiej połowie myślę, że sędziowie w tych warunkach też sobie niestety nie poradzili, bo wiznęli dwa bardzo problematyczne karne, zwłaszcza ten przeciwko nam był, uważam, niesłusznie podyktowany. To gdzieś na pewno zaostrzyło jeszcze grę zawodników. Natomiast na pewno podjęliśmy dzisiaj przez całe 90 minut walkę. Jesteśmy zespołem już od kilku kolejek, którym nie można zarzucić, że nie walczy, nie gra ambitnie, jest duże zaangażowanie. Owszem, czasami brakuje jeszcze tej jakości, ale tak jak mówię, dzisiaj w tych warunkach tę jakość ciężko było pokazać. Szkoda, że nie udało się wyjść na prowadzenie, bo mieliśmy ku temu okazję i karny strzelony i przy wyniku 2-2 to myśmy w pewnym momencie byli, myślę, że bliżej zdobycia tej trzeciej bramki. Natomiast no, przeciwnicy wykorzystali błąd. Tutaj mam pretensje do chłopaków, że daliśmy sobie odebrać piłkę na 30 metrze. To się nie powinno w tych warunkach zdarzyć. Po prostu trzeba było szybciej odsłonować do przodu, zwłaszcza dzisiaj. Poszła strata i niestety trzecia bramka. Potem to, co się działo, to już było konsekwencją, myślę, tego, że za wszelką cenę chcieliśmy odrobić. My też potrzebujemy punktów i przy wyniku 2-2 też szukaliśmy tego zwycięstwa. Pewnie może gdybyśmy stanęli niżej, trudniej by się przeciwnikowi grało, ale tak jak mówię, zdobyć 1-3 punkty to jest jednak duża różnica. Te 3 punkty dzisiaj walczyliśmy, ale niestety jest 0 punktów. Chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, bo dzisiaj był mecz z liderem. Zresztą kolejny, tak się nam to układa, że co kolejkę, co jakiś czas gramy często z liderem, czyli wcześniej Rypin, Bytowia, dzisiaj Rybnik. I chciałem poruszyć temat naszych radnych, zwłaszcza radnych PO i PiS-u, którzy nie docenili tej pracy chłopaków na czwartkowej Radzie Miasta i odrzucili projekt stypendiów miejskich dla tych chłopaków. Dlatego chciałem im przypomnieć, że ci chłopcy po 15-20 lat grają w piłkę nie tylko dla siebie, grają dla tego miasta, to są nasi chłopcy i warto byłoby chociażby w takich warunkach jak dzisiaj, gdzie 90 minut orali i grali, żeby po prostu wyjść i zdobyć te 3 punkty, a nie wszyscy potrafią to docenić. I to jest wielka szkoda, natomiast ja przypominam, że elektorat związany z klubem to jest kilka tysięcy ludzi i myślę, że kiedyś sobie o tym przypomni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Paweł Łodyga. Kilka słów. Szkoda tego wyniku, ponieważ z tygodnia na tydzień, z meczu na mecz coraz lepiej się prezentujemy. To było widać choćby w meczu z Kluczborkiem, ale warunki dzisiaj nam nie pozwoliły na pokazanie tego, co naprawdę potrafimy. Śnieg spowodował chaotyczną grę. Przeciwnicy jeden błąd mu popełnili w meczu i dlatego z nami wygrali. Chociaż kolejny raz jest taka sytuacja, że gonimy wynik z 1-0 na 1-1, z 2-1 na 2-2. Karny niestrzelony, kolejna bramka, dalej gonimy. Ciężko się gra, no ale niestety popełniliśmy jeszcze jeden błąd, który nas kosztował jakiekolwiek punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę pytania. Do trenera Ryszarka, Krzysztof Trybulski z Gazety Powiatowej z Oławy. Panie doktorze, to tylko dla rzetelności w relacji mógłby nam Pan pomóc przy asystentach bramek w dzisiejszych warunkach, bo czasami trudno dojrzeć. Przy pierwszej bramce, nie wiem czy będzie Pan pamiętał, tam był albo z numerem 20, albo z 16 zawodnik, który podawał na skrzydło, a do końca nie wiemy który. Bo pytałem też jeszcze kolegów i też nie do końca dojrzeli. Nie będzie Pan też pamiętał. Strzelców, ale podających. Pan też nie wie. Okej. Okay. Niewiele było widać. Przecież to był Kostec. Ten, który podawał. Czy to on grał? To
może taka ciekawostka, Mateusz Czajka, ta sama, może Mateusz Czajka, ta sama redakcja, jak ciężkość pogodzić rolę ojca i trenera w jednej osobie? Dlaczego? Ojca i trenera w jednej osobie. Ale dlaczego? Znaczy, czy ciężko jest pogodzić właśnie? Ciężko jest pogodzić, to tak dlaczego ciężko? Pół żartem, pół serio. Jarek chyba pokazał już w jednym meczu, jaka jest jego pozycja w tej klasie rozgrywkowej. Zresztą dzisiaj strzelił dwie bramki. Bardzo aktywny. On wie, na co go stać. Ja wiem, na co jego stać i zespół. Czyli partnerzy też wiedzą. Na pewno nie gra na wyrost w tej klasie rozgrywkowej, w tym zespole. Natomiast uważam, że z umiejętnościami, jakie posiada, z cechami motorycznymi, śmiało mógłby grać w wyższej klasie rozrywkowej. Zresztą latem było parę przymiarek, natomiast zdecydował się zostać. Ja się bardzo cieszę, bo lidera zespołu. To, że się nazywa Wieczorek, to się trzeba cieszyć. Panie trenerze, do tej pana wypowiedzi końcowej, z tego co ja się orientuję, to tam chyba chodziło tylko o modyfikację uchwały, a nie generalnie o przyjęcie, bo uchwała zdaje się, że jest, z tego co wiem, i funkcjonuje, tylko miała być zmodyfikowana chyba tam. Tak czy inaczej, została nie, nie znam tego może 100%, bo ja nie byłem na sesji, ale tak mi to referowano, że tam chodziło o modyfikację. Ja też mam nadzieję, że modyfikacja zostanie przyjęta, natomiast każde oddalanie tej kwestii stypendiów dla chłopaków postawia nas w trudnej sytuacji. Ale właśnie ona jest przyjęta, czy nie? Pan Darek będzie miał lepszą orientację, czy w ogóle? Nie, ona została uchylona przez wojewodę. A, przez nadzór wojewody, dlatego tak, była do poprawki. Dlatego jeszcze raz miała trafić. Aha, no i stąd. Pewnie do trzech razy sztuka. Ja nie widziałem właśnie o tej kwestii, bo myślałem, że tam chodziło tylko o modyfikację treści jakąś. Co trochę jesteśmy, nie ukrywam, zaskoczeni interpretacją wojewody, ponieważ bardzo podobne uchwały przechodzą w innych częściach Polski i nie tak daleko, bo w województwie opolskim, chociażby Kluczbork. Natomiast tutaj z tych informacji, które ja mam od prezesa, no to jest kwestia, wojewoda bardziej chciał uszczegółowić pewne aspekty, co do których niekoniecznie się musimy zgadzać z panem wojewodą. No. Dlatego on jest póki co panem wojewodą, a my jeszcze nie. Chociaż jest prosportowy, przecież pan skoro pan prezesem jest chyba Wojewódzkiej Federacji Sportu zajmie. Widocznie znalazł jakieś tam aspekty, które niekoniecznie w danym momencie są korzystne. No ale myślę, że to zostanie poprawione i tylko no, czas nas goni. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo.